No i teraz znowu mam taką historię dość nietypową, bowiem to, co nie udało się krzyżowcom, udaje się władcy Niemiec. Oto do Ziemi Świętej udaje się Fryderyk II, król Niemiec, późniejszy cesarz, obłożony krątwą, żeby było jeszcze jak gdyby dziwniej. W 1228 roku wyrusza do Palestyny i na drodze układów odzyskuje Jerozolimę, Betlejem i Nazaret bez żadnej wojny. W 1229 roku koronował się w Jerozolimie i powrócił do Europy. No ale sukces też okazał się krótkotrwały, bowiem już w 1234 roku ponownie Jerozolima została zajęta przez wyznawców islamu. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych. Facebook i Twitter użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.